2 lipca. Uroczystość nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zaszło w roku poprzedzającym przyjście Pana Jezusa. Gdy Archanioł Gabriel Najświętszej Maryi Pannie obwieścił tajemnicę, iż Syn Boży ma się stać człowiekiem, oświadczył jej zarazem, że ciotka jej Elżbieta mimo podeszłego wieku również ma zostać matką. Wiadomość ta spowodowała Najświętszą Pannę do odwiedzenia krewnej, zamieszkałej o 3 dni drogi w miasteczku Hebron. Dziś wiemy, że było to około 200 kilometrów. Zamiarem przeczystej dziewicy było powinszować Elżbiecie radosnego wypadku, pospołu z nią sławić wszechmoc i łaskę Boga i nieść jej pomoc, gdyby jej miała zapotrzebować. Przed zamierzoną podróżą nic Maryi powstrzymać nie zdołało, ani oddalenie, ani też utrudzenie. Święta dziewica przybyła do domu Zachariaszowego, pozdrowiła pobożną ciotkę, która, natchniona Duchem Świętym, w ten sposób się odezwała. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego. Skąd przychodzę do tego szczęścia, iż Matka Pana mego do mnie zawitać raczy? Błogosławionaś, ponieważ uwierzyłaś, gdyż co Ci Pan objawił, to się spełni. Utajoną radością napełniona, milczy Maryja, aż wreszcie nie może pohamować uczucia swego. Jako służebnica nie życzy dla siebie ani chwały, ani czci, cała cześć i chwała należy się jej Panu, to jest Bogu. Pokorna i radością przejęta dziewica intonuje wspaniały hymn, znany pod nazwą Magnifikat. Wielbij duszo moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, iż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody. Ale święta Panna nie poprzestała na owych słowach. Pragnąc być pokorną i niską służebnicą, pozostała przez 3 miesiące u ciotki i pełniła u niej posługi. Z tych pobożnych słów dwóch świętych, ubłogosławionych niewiast, z których jedna nosiła w żywocie swym Jana Chrzciciela, druga miała pod sercem samego Zbawiciela, łatwo się domyślimy, jakie były dalsze ich rozmowy, jakie pytania i odpowiedzi. Dziewica święta, która dotąd nic nie wspomniała o nowinie zwiastowania jej przez anioła i o wyniesieniu na wysokie dostojeństwo Matki Bożej, radowała się, że może się z ciotką podzielić świętą tajemnicą i że może Elżbiecie świadczyć przysługi niezbędne w jej obecnym położeniu. Gdy się zaś dzień narodzin Jana Świętego zbliżać począł, Matka Boża wróciła do Nazaretu i dała tem dowód skromności panieńskiej, tak jak poprzednio odwiedzinami okazała rzetelne przywiązanie i szczerą przyjaźń. Nauka moralna. Wypadek powyżej opisany niech nam posłuży za naukę, jak i kogo mamy odwiedzać, ażebyśmy wraz z bliźnimi odniesieli korzyść z odwiedzin i ustrzegli się grzechu. Nasamprzód baczmy na to, aby powód i cel naszych odwiedzin był dobrym i godziwym. Kto odwiedza innych dla zabicia czasu albo z lenistwa, kto narzuca się znajomym, aby czas trwonić na czczych gadaninach, plotkach, obmowie i czernieniu bliźnich, ten grzeszy i szkodę ponosi na duszy. Jak Najświętsza Panna, odwiedzając świętą Elżbietę, miała tylko na celu okazanie ciotce przywiązania i współczucia, tak i nasz cel w podobnych przypadkach powinien być godziwym i moralnym, bądź, że pragniemy zadość uczynić wymaganiom grzeczności, bądź, że powoduje nami chęć wyświadczenia przysługi, bądź, że trzeba nam wytchnienia i wypoczynku. Przy odwiedzinach uważajmy więc na to, ażebyśmy przy powrocie nie doznawali wyrzutów sumienia, lecz abyśmy sobie rzetelne oddać mogli świadectwo, że przynieśliśmy korzyść i innym, i sobie samym. Modlitwa. Święty Alfons następującą z tego powodu odmawiał modlitwę. O królowo moja! Z jaką skwapliwością śpieszyłaś się odwiedzić rodzinę świętej Elżbiety? Racz, dziewico święta, odwiedzić i ubożuchne mieszkanie duszy mojej. Pokwap się, Maryjo, gdyż widzisz, jak biedny jestem, ile złego mi grozi i wiedzie mnie do zguby wiecznej. Odwiedzaj mnie jak najczęściej w życiu, ale bądź nade wszystko przy mnie w godzinę śmierci, gdyż wtedy Twa pomoc najpożądańszą mi będzie. Nie jestem godzien, abyś mnie tu na tej ziemi widoczną Twą obecnością rozradowała, jak to uczyniłaś tylu swym wielbicielom, poprzestanę przeto na tem, iż Cię ujrzę w Twem królestwie, w niebiesiech, gdzie Cię pragnę i uczcić i dzięki Ci złożyć za wszystko dobre, coś mi wyświadczyła. Zadowolony będę, jeśli mi nie odmówisz swego zmiłowania, teraz zaś zechciej się za mną wstawiać do Pana nad Pany. Módl się przeto za mną, Maryjo, i polecaj mnie synaczkowi swemu. Amen. Kochani, dziękujemy za to, że jesteście, za to, że słuchacie, zmieniacie swoje życie na lepsze, a także poprzez swój przykład wpływacie na zmiany w życiu osób, które napotykacie na drodze. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej pracować na większą chwałę Pana Boga już tu, na tym łespadole, to mówcie znajomym i bliższym i dalszym o naukach katolickich. Niech nauki i na nich mają większy wpływ w przemianach duchowych.
Wyślijcie co jakiś czas do jednej czy drugiej osoby po jednym odcinku. Nie róbcie tego natarczywie, ale rozsądnie i z miłością. Jeżeli jakąś osobę znacie lepiej i wiecie, że ta konkretna nauka może jej pomóc, to wykorzystajcie ten moment i zachęćcie ją do wysłuchania. Jeżeli masz w swoim gronie osoby starsze, które nie potrafią same włączyć nauk katolickich, to przy okazji odwiedzin możesz zaproponować wspólne słuchanie. Dziękujemy za wszelkie Twoje zaangażowanie, a jeżeli masz taką możliwość, to prosimy o wsparcie modlitewne, chociażby przy codziennym pacierzu, o rozwój nauk katolickich, a także prosimy o wsparcie finansowe, każdy według możliwości. Dzięki Twojemu wsparciu nauki mogą się rozwijać i dzięki temu słuchasz tych treści teraz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci wobec najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poświęconych najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, a jeżeli w Twojej parafii nie ma takiego nabożeństwa, to możesz odmawiać je w domowym zaciszu przy wieczornych pacierzach. Tekst modlitwy znajdziesz w linku w opisie filmu. Zachęcamy również, aby próbować namówić księdza w swojej parafii do wprowadzenia tegoż nabożeństwa. Dawniej było ono w każdej parafii, tak jak majowe czy czerwcowe. A nazywano je powszechnie, jak się domyślacie, nabożeństwo lipcowe. Pamiętaj również o modlitwie w obronie Krzyża Świętego, wieszajmy krzyże wszędzie, gdzie możemy i w ten sposób świadczmy o Chrystusie, a także módlmy się za Polskę, zarządzących naszym krajem, aby dobry i wszechmogący Pan Bóg obdarzył nas w przyszłości najlepszymi możliwymi rządzącymi, aby niszczył zakusy złego wobec naszego kraju i nawet złe i podstępne decyzje rządzących przekształcał w dobro. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zrób to teraz. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dzięki temu nasze treści mogą trafiać do większej ilości osób i przemieniać ich serca. Dla nas ta liczba nie ma znaczenia, ale media społecznościowe tak to wymyśliły, że im więcej subskrybujących i obserwujących, tym większy zasięg dla filmów. A jeżeli już subskrybujesz, to pamiętaj kliknąć lajka i dodać komentarz, to również pomaga w zasięgach. Bardzo dziękujemy. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.